Dzień dobry. Mówię to bardzo uroczyście, bowiem uroczyście otwieramy kolejny teleturniej na Impact. Jest to premierowy odcinek teleturnieju 1 z 10 w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przed nami wielki finał. Zwykle w finale jest troje uczestników. Dziś są to 4 osoby zamiast 3. Wykazali się nasi specjaliści tak wybitną wiedzą i doświadczeniem, że wszystkie 4 osoby zdobyły dostęp na dzisiejsze wydarzenie. W wielkim finale postawimy każdemu z naszych uczestników 2 pytania. Dobra odpowiedź jest punktowana, czyli zawodnicy mogą zdobyć 2 punkty. Punktacja w postaci kul świetlnych jest w tej chwili wyświetlona za naszymi zawodnikami, którzy już tylko czekają na to, by się Państwu przedstawić. Dzień dobry, Krzysztof Słotwiński, jestem pracownikiem biurowym w banku BNP Paribas, odpowiadam za cyberbezpieczeństwo. Przyjechałem do Was z Józefowa pod Warszawą. Moje zainteresowania to film, muzyka, książka oraz halucynacje czata GPT. Nazywam się Jakub Teska, pracuję w Departamencie Cyberbezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. Interesuję się podróżami, jazdą offroadową. Przyjechałem do Was z Warszawy. Cześć, Bartek, człowiek z liści, przepraszam, w czapce na głowie, lat 40+. Przyjechałem do Was z Raków, Częstochowa Mistrz. Sport, muzyka oraz gry, w wolnych chwilach również bankowość. A Artur Kuliński, ja pracuję w Google i ja założyłem czarną bluzkę, bo ja chciałbym zostać hakierem. Teraz, gdy poznaliście Państwo naszych odważnych zawodników, zaprezentujemy kod Slido, za pomocą którego będziecie mogli Państwo na koniec naszego teleturnieju zadecydować, który z nich zrobił na Państwu największe wrażenie. Zachęcamy do pobrania. A teraz gramy, proszę Państwa. Zaczynamy od pytania kierowanego do wszystkich uczestników. Prosimy, żeby osoba, która zna odpowiedź na pytanie, użyła brzęczyka. Odpowiada osoba, która pierwsza się zgłosi. Uwaga, kategoria statystyka. Ile aplikacji na telefonie ma statystyczny cyfrowy użytkownik? Pan Artur. 80. I to jest poprawna odpowiedź. Patrząc globalnie, użytkownik ma około 80 aplikacji na telefonie, z czego używa regularnie około 9, 30 razy na miesiąc, reszty nie używa wcale. Ale ponieważ jestem wielkim fanboyem firmy Google, to jeszcze kilka fajnych informacji. W Play Store jest mniej więcej 2,5 miliarda aktywnych użytkowników, co przekłada się na to, że dziennie Play Protect skanuje ponad miliard pobranych aplikacji, żeby było bezpiecznie. I rocznie nie dopuszczamy ponad milion aplikacji, które łamią nasz regulamin i zasady bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę nie pozwalamy, żeby zagrażały użytkownikom. Pan Artur odpowiedział poprawnie. Jak Państwo widzicie, 80 aplikacji, gdzie to się wszystko mieści na tym telefonie, to ja nie wiem. Pan Artur dostaje 1 punkt. Panie Arturze, stoi Pan teraz przed wyborem. Czy chce Pan wskazać swojego konkurenta do odpowiadania na pytanie, czy być może chce Pan wybrać siebie? Ja nie wiem, czy to ten teleturniej, ale może kajak Krzysztof. O, to ja. Dobrze. Panie Krzysztofie, kategoria horror. Największe zagrożenie dla klienta banku wynika z... To nie jest podchwytliwe pytanie. To myślę, że to jest chyba cały czas phishing. To jest poprawna odpowiedź. To może o tym phishingu jeszcze trochę opowiem, bo tak naprawdę ponad 1,2 miliona maili kwartalnie dostajemy jako maile phishingowe i 23% to są klienci banków i instytucje finansowe. To największa tak naprawdę grupa. Ale nie jest aż tak źle. 71% osób w badaniu przeprowadzonym przez Związek Banków Polskich, Cyberbezpieczny Portfel, stwierdziło, że czuje się bezpiecznie. 70% twierdzi, że nie otwiera bankowości, znaczy nie otwiera
maili, które mają linki, które mogą mieć fałszywe załączniki. 60% mówi, że nie przechowuje haseł i swoich loginów w telefonie komórkowym zapisanych w otwartym tekstem. Tak naprawdę tylko 5% osób twierdzi, że nie stosuje się do żadnych zasad bezpieczeństwa. I oczywiście te 5% no to musimy jako banki przekonywać do tego, żeby stosowały te zasady. Jest dobrze, ale patrząc na skalę ataków i wzrost tych ataków, chciałem tylko powiedzieć, że w 2018 roku ataków na bankowość internetową i oszukańcze transakcje było około 5 tysięcy, w 2022 było już 54 tysiące, czyli 10 razy więcej. Średni koszt takiego oszukańczego przelewu to jest 4200 zł. Coraz więcej dzisiaj jest już podstawionych takich domen, które do złudzenia przypominają domeny takie legitne i na przykład skupiają się na inwestycjach, fałszywych inwestycjach. Dzisiaj rano słyszeliśmy, że człowiek podejmuje decyzje nieświadomie, nie poprzez rozsądek, tylko poprzez intuicję, uczucia. No i te uczucia niestety tak cyberprzestępcy wykorzystują, że to oni na tych inwestycjach zarabiają, a my jako klienci no niestety tracimy. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie za wyczerpującą odpowiedź. Jak państwo widzicie, przestępcy łowią nas jak ryby. Punkt dla pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, czy wskazuje pan kogoś, czy na siebie? To ja może Kubę wskażę. Panie Kubo. Panie Jakubie, pytanie dla pana. Kategoria możliwości. Jakie są sposoby uwierzytelnienia użytkownika? Wiele jest możliwych. Co bym wybrał? Hasło. Świetnie, panie Jakubie. Mamy w przestrzeni bankowości mamy możliwość do wykorzystania bardzo wiele różnych metod uwierzytelnienia. Hasła, aplikacje mobilne, mogą być to klucze U2F, które w tej chwili się rozwijają. To, z czego my jesteśmy niezwykle zadowoleni, że coraz więcej klientów przeszło do korzystania z uwierzytelnienia drugim faktorem poprzez aplikację mobilną, poprzez mobilną autoryzację. Tutaj mamy bez ma 44% osób, które wykorzystują mobilną autoryzację, co powoduje, że jest to jednak dużo bezpieczniejszy sposób. Co ciekawe, jedynie tylko 4% użytkowników wykorzystuje taki stary tak naprawdę mechanizm uwierzytelniania poprzez karty zdrapki. Część klientów jest tak przywiązana do tego i czuje się dużo bardziej bezpiecznie niż korzystając z telefonu, mimo tego, że bardzo często ataki, które były przez przestępców prowadzone, przekonywały klientów do tego, żeby przepisywali wszystkie kody z kart zdrapek i udostępniali je przestępcom. Ale nadal jest to dosyć popularny sposób uwierzytelniania, czy też potwierdzenia drugiego faktora przez naszych klientów. Dodatkowo mogą być wykorzystywane przy samym procesie logowania mechanizmy typu CAPTCHA, obrazek bezpieczeństwa, SMS, który jest również w tej chwili najbardziej dalej popularnym mechanizmem potwierdzenia jakby drugiego faktoru przy logowaniu do bankowości elektronicznej, bo to jest już prawie 52% wciąż używa SMS-ów, mimo tego, że SMS-y w dalszym ciągu są takim mechanizmem, który w przypadku ataku na klientów często jest przejmowany przez przestępców, jest wykorzystywany do logowania i wyłudzania środków z kont klientów. Bardzo dziękuję panie Jakubie. Tak jak powiedziałam, poprawna odpowiedź, czyli zdrapki jeszcze do lamusa nie odeszły. Panie Jakubie, kto będzie odpowiadał na następne pytanie? Chyba odwdzięczę się koledze Krzysztofowi. Dobrze, panie Krzysztofie, kategoria płyny. Jakie są korzyści płynące z biometrii behawioralnej? Biometria behawioralna to niewidzialne zabezpieczenie przed oszustami. Tak jest. To niewidzialne zabezpieczenie przed oszustami, które tak naprawdę pomaga nam w zabezpieczeniu naszych haseł i naszego dostępu do bankowości internetowej. Ponad 3 miliardy dolarów rocznie ginie z kont klientów
właśnie poprzez wyciek haseł. Biometria behawioralna po zalogowaniu się, czy to do przeglądarki internetowej, czy do twojej aplikacji mobilnej, buduje sobie profil. Buduje ten profil na podstawie twoich zachowań. Ona wie, czy hasło wpisujesz szybko, wolno, czy wykorzystujesz klawiaturę numeryczną, czy może przeklejasz ze swojego password keystora. Tak naprawdę to, co jest super ważne, po kilku interakcjach w bankowości internetowej ten profil jest zbudowany. Nie zbieramy informacji o tym, jakie strony odwiedzasz, jakie kwoty wpisujesz. Nie zbieramy informacji, jakie aplikacje posiadasz na telefonie. To wszystko jest tajne i tego bank nie zbiera. Twój profil biometrii behawioralnej pozwala ci naprawdę na bezstresowe działanie i zabezpieczenie się przed wieloma dzisiejszymi typami ataków, takie jak ataki botów, przejęcia sesji, przejęcia zdalnego pulpitu. To wszystko jest w stanie system wykryć w bardzo dużej prawdopodobieństwa. 94% rozpoznawalności użytkowników przy logowaniu, 90% detekcji fraudów. Wspominaliśmy o płynach i tutaj jedna taka anegdota. Wyobraźmy sobie, jest sobota, ranek, już nad ranem, wychodzimy z kolego z pubu albo z wine baru i chcemy się rozliczyć po upojnej nocy, kilka dobrych butelek wina wypiliśmy i próbujemy dokonać przelewu na telefon chociażby. Zawsze trzymamy telefon w prawej ręce, ale trochę nas boli i trzymamy w lewej. Chcemy dokonać ten przelew i ten przelew nie zostanie zrealizowany, dlatego właśnie, że biometria behawioralna poznała, no że właśnie w tą sobotę nad ranem my to nie my. Pewnie będziemy mogli zrobić to w niedzielę, po południu, ale na razie nie jesteśmy rozliczeni. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Jak państwo widzicie, biometria behawioralna dba o nas także nad ranem w pubie lub wine barze. Bardzo dziękuję. Panie Krzysztofie, kto będzie kolejnym odpowiadającym? To może pan Artur, aspirujący do hakera. Dobrze. Panie Arturze, kategoria trendy. Jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa konsumentów w cyfrowym świecie? Sztuczna inteligencja, coś na LinkedInie czytałem ostatnio. No ale dobrze, to może zacznę od takiej klasyki. Dla przykładu filtry antyspamowe w Gmailu, które są oparte o sztuczną inteligencję, blokują 99,9% spamu i phishingu, zanim trafi do skrzynek naszych użytkowników. Wydawałoby się, że 0,1% powinniśmy ogarnąć, jak jest, wszyscy wiemy. Ale to tylko jeden z przykładów. No. Należało bardzo się. Dziękuję, panie Arturze. A tak naprawdę jest tego wsparcia znacznie więcej. Kiedyś żyliśmy w takim pięknym świecie, w którym jak powstawał nowy wirus, no to co, łapaliśmy takiego wirusa, robiliśmy mu taki cyfrowy odcisk palca, ten cyfrowy odcisk palca się rozsyłało, każdy, kto go dostał, był w stanie takiego wirusa złapać, rozpoznać i zareagować. Nie jest tak prosto. W tej chwili malware, złośliwe oprogramowanie ewoluuje na każdej właściwie maszynie, na którą trafi, jest po prostu trochę inny, bo geniusze cyberprzestępcy wpadli na to, że tak trzeba robić i to już nie jest takie proste. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie w ciągu sekund rozpoznać taki wariant malware'u, a w przypadku walki z malware'em no, walczymy tak naprawdę o każdą sekundę, nie możemy sobie pozwolić na godziny czy dni reverse engineeringu, czyli odwracania kodu i sprawdzania, co to jest. Wszystkich kręcą teraz oczywiście duże modele językowe, no i pytanie, czy tutaj też coś się dzieje? No tak, oczywiście tak, jak sobie pomyślimy o tym, jak na przykład pracują ludzie w takich centrach operacyjnych bezpieczeństwa, w instytucjach takich jak banki,
zbieżność przypadkowa oczywiście, że akurat o nich mówię, są zalewani po prostu informacją i tę informację muszą bardzo efektywnie analizować, zadając odpowiednie pytania. Takie modele są w stanie na przykład zasugerować i z języka ludzkiego przełożyć na odpowiednie zapytania do takich systemów, właśnie pytania o to, z czym mamy do czynienia, czy też na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z włamaniem, czy nie, co nie jest takie wcale oczywiste. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Pan Artur odpowiedział poprawnie, dostaje zatem jeden punkt. Jak widzimy, sztuczna inteligencja znowu ma pomagać nam w codzienności i ratować te sytuacje, kiedy różne dziwne stworzenia, robaki i inne potwory nas atakują. Dobrze, panie Arturze, kolejny raz zapytam, na siebie czy jeszcze wybieramy może? Może pan Bartek, bo taki podejrzanie milczący jest. Dobrze. Panie Bartłomieju, pytanie do pana. Kategoria udogodnienia. Jaka technologia sprawia, że płacenie kartami staje się coraz wygodniejsze i bezpieczniejsze, panie Bartłomieju? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, szanowni państwo, bardzo chciałbym podziękować, że zdecydowaliście się przyjść na dzisiejsze spotkanie na teleturniej 1 z 10. Nie byłoby tego teleturnieju bez waszego wsparcia i codziennej aktywności i współpracy, bo to dzięki wam dochodzimy do momentu, w którym właśnie padł rekord w liczbie wydanych kart na krajowym rynku płatniczym. 44,5 miliona to są dane NBP-u na koniec 2022 roku. Wzrost o ponad 600 tysięcy kwartał do kwartału. Rekordowe wolumeny. Rekordowe wartości, rekordowa używalność w dziedzinie kart płatniczych, instrumentów płatniczych, również tych elektronicznych. Dzisiejszy teleturniej, ten w obszarze cyberbezpieczeństwa, niezwykle istotna sprawa. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono nas wspomaga. Mówię nas jako sektor bankowy, ekosystem płatniczy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych klientów. Bo o tym, ja że, wiem, że o tym, że Raków Częstochowa jest mistrzem, to już mówiłem. Słuchajcie, patrząc na te technologie, które udogodnienia, w kategorii udogodnienia mają wspierać i dodatkowo wzmacniać bezpieczeństwo płatności detalicznych, ja bym tutaj wskazał na aspekt tokenizacji. Doczekaliśmy się właściwej odpowiedzi, panie Bartłomieju, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, tak, myślę, że to jest ten aspekt, na którego musimy i tutaj również słowa podziękowania dla Mastercard, który istotnie wspiera ten obszar w dziedzinie anonimizacji tych danych, które widzimy, czy to numeru karty, dane, które są zapisywane, one mogą być umiejscowiane w sposób cyfrowy przy pomocy tokena. Jest to istotny element, którego uważam, że należy promować, należy wzmacniać i będziemy tutaj sektorowo również w tej dziedzinie pracować, żeby to upowszechniać i propagować dalej. Raz jeszcze państwu bardzo dziękuję i gratuluję, że tak istotnie tutaj wzmacniacie ekosystem obrotu bezgotówkowego w naszym kraju, za co raz jeszcze wielkie wam dzięki. Dobrze, pan Bartłomiej udzielił prawidłowej odpowiedzi. Wszystko było na jednym wdechu, więc się liczy, mimo że czas na odpowiedź na pytanie wynosi 3 sekundy, więc przyznajemy panu Bartłomiejowi jeden punkt. Panie Bartłomieju, a do kogo następne pytanie? Pan wskaże może tym razem. Poproszę J jak Jakub. Dobrze, panie Jakubie. Dla pana kategoria wróżby. Jak możemy w przyszłości zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika? Zalicytuję passwordless. I to jest prawidłowa odpowiedź, panie Jakubie. Długą dyskusję mieliśmy, przygotowując się do panelu, z panem A jak Artur, dotyczącą tego, co może być przyszłością, jeśli chodzi o podniesienie bezpieczeństwa klientów, użytkowników. I tak naprawdę wzięliśmy dwa takie obszary. Jeden to jest budowanie świadomości, ale mamy taką, wydaje nam się, moim zdaniem jest tak, że budowanie świadomości wśród użytkowników niestety jest nie za bardzo skuteczne w obecnej formie. I długą, ciekawą dyskusję mieliśmy jakiś czas temu na konferencji tutaj
Bartek, pan Bartłomiej jakby, też prowadził tą dyskusję a propos tego, jak, w jaki sposób awareness dla użytkowników budować. I konkluzja była taka, że powinniśmy zacząć od tego, żeby zacząć od szkoły, czyli tam, gdzie mam lekcje, nauczycieli wykształcić i tam zacząć budować tą świadomość użytkowników, bo budowanie świadomości użytkowników w momencie, kiedy są dorośli, niestety nie przynosi efektów, które byśmy oczekiwali. Niestety cały czas przestępcy bardzo skutecznie wykorzystują socjotechnikę, są w stanie przekonać naszych klientów, was, do tego, żeby wykonać pewne czynności na ich korzyść. Natomiast dlaczego też passwordless? Już wiele lat temu Bill Gates też powiedział, że hasła tak naprawdę już się skończyła era haseł. Też jeden z analityków Gartnera powiedział, że pasła są tak naprawdę umarły. I teraz są dużo bardziej niż umarłe tak naprawdę. Trudno powiedzieć, że hasło stanowi jakiekolwiek zabezpieczenie. 81% włamań dotyczy haseł. Dotyczy tego, że hasła są przejmowane przez przestępców i ogromne wolumeny danych są upubliczniane po atakach. W tej chwili mamy do dnia dzisiejszego mamy w sumie 24 miliony rekordów, miliardy rekordów danych uwierzytelniających, które zostały upublicznione. Dlaczego passwordless? Przede wszystkim dlatego, że rezygnujemy z tego elementu, który jest najbardziej podatny, który może zostać ujawniony. Ciężko jest przekonać kogoś, jeżeli tego hasła nie ma. Oczywiście jest pewne utrudnienie dla klienta, być może nie będzie to tak łatwo przyjmowane przez użytkowników, czyli będzie musiał być dodatkowo jakiś element, który będzie stanowił ten pierwszy mechanizm uwierzytelnienia. W związku z tym passwordless, z racji tego, że zrezygnujemy z haseł i przejdziemy na zupełnie nowe metody uwierzytelnienia, będzie tym, co w przyszłości podniesie bezpieczeństwo użytkowników. Bardzo dziękuję, panie Jakubie. To była prawidłowa odpowiedź. Przyznajemy panu Jakubowi jeden punkt, czyli nasza przyszłość to bezhasłowość. Drodzy państwo, zostało nam ostatnie pytanie. Panie Jakubie, jaka decyzja co do ostatniego w ramach rewanżu B jak Bartłomiej. Dobrze, panie Bartłomieju, kategoria teatr będzie. I teraz ogromna prośba o udzielenie odpowiedzi. Rola regulatora. Czy i jak wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa mają być kształtowane? Jacy są główni aktorzy? Ja myślę, że główni aktorzy w teatrze są tutaj na tej sali. Dlaczego? Bo mamy przy stole w tym teatrze praktyków, ludzi z ekosystemu płatniczego, reprezentantów sektora bankowego, tych, którzy na co dzień zajmują się płatnościami, bezpieczeństwem, rozwojem systemów płatniczych, współpracą między innymi ze Związkiem Banków Polskich również. Drugim obszarem i drugim istotnym aktorem jest nasz nadzorca, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Do tego stolika z aktorami niezbędny jest również legislator, Ministerstwo Finansów, ci, którzy kształtują ustawę o usługach płatniczych, między innymi prawo bankowe. I w końcu mamy aspekt dotyczący szeroko rozumianego regulatora Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, rzecznika finansowego. To są ci główni aktorzy, którzy muszą być w teatrze i grać istotną rolę na scenie. Tak, wyobrażam sobie, że tak to powinno wyglądać. Bardzo dziękuję, panie Bartłomieju. Wyczerpująca i prawidłowa odpowiedź. W związku z tym przyznajemy panu punkt. Usłyszeliście państwo odpowiedzi na 8 wymagających pytań. Wszystkie były wyczerpujące i kompletne. Jak mówiłam, nasi zawodnicy są najlepszymi z najlepszych. W związku z tym wszyscy mają w tej chwili po 2 punkty. I dlatego właśnie to państwu pozwolę zdecydować, kto cieszy się państwa największym uznaniem. Ale zanim to się stanie, specjalna dodatkowa runda. Każdy z naszych uczestników ma 30 sekund na krótkie podsumowanie naszych zmagań i podsumowanie
najważniejszych elementów naszego panelu. Możecie Państwo już zacząć głosować lub poczekać do końca. To już zostawiam Państwu. Mamy wyświetlone slajdo. Drodzy Państwo, wskazujcie, głosujcie i zaczynamy od Pana Krzysztofa. Bezpieczeństwo cyfrowego użytkownika, szczególnie dzisiaj w kontekście wojny, w kontekście coraz większych cyberataków, jest niesamowicie ważne. My jako instytucje finansowe musimy dbać o bezpieczeństwo naszych klientów. Jak możemy to robić? Na pewno przez edukację. Edukację od najmłodszych lat w szkole, wśród dzieci, młodzieży. Ale nie możemy też zapominać o nowej technologii, takiej, która działa bez naszej wiedzy, która jest niewidoczna, która zapewnia bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pan Jakub. Doszliśmy do granicy, w której od strony technicznej już niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Już niedługo niewiele będziemy w stanie więcej dobezpieczyć od strony klienta. Tak naprawdę bardzo dużo zostanie po stronie użytkownika i jego świadomości i podejmowanych przez niego działań. Jeśli spojrzymy, są już takie ataki, które całkowicie są tylko na socjotechnice oparte i nie ma ataków bezpośrednio na systemy, na urządzenia klienta. Przestępcy przekonują klienta do tego, żeby wykonał transakcję. W związku z tym edukacja od najmłodszych lat, to co Krzysztof powiedział, a ze strony banków na pewno będziemy robić wszystko, żeby środki klientów były bezpieczne. Dziękuję bardzo, panie Jakubie. Pan Bartłomiej. Słuchajcie, znacie mnie, przynajmniej część z was mnie zna. Jestem gorącym zwolennikiem dialogu, współpracy, rozwiązywania przeszkód, właśnie w formule takiej konstruktywnej współpracy i zmagania się często z tematami, które na pozór wydają się bardzo, bardzo trudne, a po tym, jak siadamy wspólnie w tym teatrze z głównymi aktorami, te trudne na pozór problemy wydają się potem łatwo rozwiązywalne dzięki dialogowi i dzięki temu, że współpracujemy. Jestem ogromnie dumny, że mogę z takim środowiskiem, jakie wy reprezentujecie, współpracować, prowadzić ten dialog i go rozwijać. I cieszyć się z tego, że Polska na tle innych krajów błyszczy jasnym, odbitym światłem. Mamy prawo być dumni z tego, w jaki sposób nasz ekosystem płatniczy się rozwija, na jakim poziomie stanie zaawansowania innowacyjności jest. To jest wasza, szanowni państwo, zasługa. I jeśli pani Małgorzata jeszcze pozwoli, to ja chciałbym o jednym zainteresowaniu chciałbym powiedzieć, bo zapomniałem. Mianowicie chciałbym poznać panią od kuferka. To chwileczkę. Teraz zapraszam do odpowiedzi pana Artura. Sztuczna inteligencja jest z nami od dłuższego czasu. Wykorzystywaliśmy ją, będziemy wykorzystywać do tego, żeby podnosić bezpieczeństwo naszych użytkowników. Jest to dla nas sprawa najważniejsza. Historia pokazuje, że postępu się nigdy nie udało zatrzymać i tym razem też się nie uda, więc uczmy się używać tej technologii, uczmy się jej używać, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało dla wspólnego dobra. A ze swojej strony jeszcze mogę dodać, że pracując z ludźmi z cyber, z panami z banków, jestem bardzo spokojny o bezpieczeństwo swoich środków i to jest taki pozytywny przekaz. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, usłyszeliście wszystkie wypowiedzi. Teraz jest moment na głosowanie. Bardzo prosimy o głosowanie na slajdo. Tak, skanujemy kod, drodzy Państwo. I głosujemy, mamy chwilę na głosowanie. Zaraz będziemy wyświetlać wyniki. To nie jest reżyserowane, zapraszamy do głosowania. To Państwo decydujecie o naszym zwycięzcy. Zapomnieliśmy zaoferować przywileje i benefity przed. To było tak trudne, żeby wybrać, słuchajcie, jednego uczestnika naszego zawodnika. Jest pani z kuferkiem. Właśnie dostrzegłem tutaj. Podzielę się zawartością. Dobrze. Mamy już wynik. Poprosimy o wyniki głosowania. Drodzy Państwo, mamy zwycięzcę. Publiczność wybrała pana Artura. Serdecznie gratulujemy.
Drodzy Państwo, serdecznie gratulujemy. Teraz została nam najważniejsza część, czyli nagroda główna. A nagrodę główną, czyli uśmiech pani Darii, dostanie najpierw pan Artur, ale wszyscy nasi zawodnicy dostaną pamiątkowe kuferki. Tak jak pan Bartłomiej sobie zażyczył. Zapraszamy pani Dario. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy za uczestnictwo w naszym teleturnieju. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz finalistom. Dziękujemy Państwu za udział i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym teleturnieju już za rok. A jaki to będzie teleturniej, tylko i wyłącznie nasza kreatywność nam o tym opowie. Dziękujemy serdecznie.